Siema, Darek Pędkowski z tej strony. Dzisiaj pada mi w ręce gitara z 2001 roku z fabryki Samika w Korei. Epiphone G400 w pięknym kolorze bordowym. Gitara, muszę powiedzieć, wykonana bardzo dobrze. Mamy tutaj 22 progi, korpus jest mahoń, gryf jest mahoń, podstrunica palisander. Oczywiście 6 kluczy, takich a la Gibson Deluxe, ale to są inne, takie lekkie klucze. 2 hamakery epifonowskie, 2 potencjometry ton, 2 volume, trójpozycyjny przełącznik. Skala oczywiście gibsonowska 24-75. Progi wykonane bardzo dobrze, pięknie wykończone końcóweczki, nic tutaj nie haczy. Mostek Tunomatic. To teraz zagra wam parę dźwięków. No jak? Podoba wam się?
Muszę powiedzieć, że jak za cenę, taką gitarę można dorwać na rynku wtórnym w tym momencie w okolicach 1000 zł, to jest to świetny wybór. A dlaczego? Chociażby dlatego, że gitara dużo lepiej wykonana od Gibsona SG Mirror, który się wam wyświetli test w tym miejscu. Brzmiąca bardzo dobrze. Czego miałbym się tutaj czepiać? No to ja bym na początek wymienił te humbuckery. One do domu są może bardzo dobre, ale jeśli chciałoby się na nich coś pograć poważniej, to przy dużych głośnościach mogą piszczeć i są delikatnie według mnie jazgotliwe. Wykonana jest ona w Korei w fabryce Samika. To chyba był najlepszy okres, mi się wydaje, jeśli chodzi o Epiphone'a. Także polecam gitary z tej fabryki. Co jeszcze do zalet? Pięknie wykoszone progi, bardzo ładnie położony lakier. Nie ma, w zasadzie tu się próbowałem znaleźć jakieś babole, nie ma nic takiego. Żadnego babola. Co jeszcze? Klucze, chociaż są standardowe, to nawet w porządku trzymają. Nie mam do nich zastrzeżeń. Także wydaje mi się, jeżeli ktoś potrzebuje taniej gitary, a bardzo dobrej, to jest bardzo dobra baza. Także to dzisiaj na tyle. Dzięki bardzo za to, że obejrzeliście się do końca. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i widzimy się jak zwykle w środę o 19:00. Nara, cześć!